TVG9 pokazała, że bez pieniędzy, bez możnych sponsorów, bez układów można obecnie zrobić własną internetową telewizję. Ja zrobiłem swoją TVG9 prymitywnymi metodami za pomocą prostego telefonu komórkowego z kamerką wideo, prostego komputera oraz darmowych stron internetowych. Uważam, że zrobiłem wiele. Przełamałem mit tego, że bez wielkich środków, bez sponsorów, bez środków finansowych nie da się nic zrobić. Może tak było jeszcze nie tak dawno, ale w tej chwili można naprawdę dużo. Niemniej telewizja robiona takimi prymitywnymi dość środkami to był tylko pierwszy krok. Dalszym krokiem będzie jakby techniczny rozwój tego wszystkiego. No i w tym celu potrzebne mi są środki finansowe. No i przejdźmy do rzeczy. Po prostu potrzebuję pieniędzy na to i pieniądze chcę zbierać w postaci datków od internautów. W zasadzie tylko i wyłącznie. Ewentualnie myślę o reklamie, ale to niezbyt nachalnej. Góra jedna, nie narzucająca się reklama na każdej stronie, czy to na każdym kanale, jak ja to nazywam. Ale tutaj z góry uprzedzam, że no, w naszych warunkach biznesowych, w naszym tak zwanym rynku, wygląda to tak, że zamieszczenie reklamy w niezależnym serwisie może tylko popsuć różne układy i może de facto zaszkodzić, a nie pomóc. Także no, no, z góry uprzedzam, że nie każdemu to się opłaci. Dlatego też uważam, że obecnie najlepszą metodą zbierania środków finansowych jest po prostu zbieranie datków, nawet drobnych, przez internet. Na stronach jest podany numer mojego konta, także proszę o wpłaty. Ja nie chcę żadnych oficjalnych dotacji państwowych, czy z jakichś dziwnych organizacji. Nie chcę żadnych sponsorów, od których mógłbym się uzależnić, którzy pewnie zapewniliby mi całkiem duże pieniądze, ale telewizja utraciłaby wówczas niezależność. Dlatego jedyną formą zbierania pieniędzy przez TVG9, no może jedyną oprócz ewentualnych reklam, będzie zbieranie datków od internautów. Dlatego jeszcze raz proszę o wsparcie. Nie wstydzę się tego, bo wstyd to jest kraść, wstyd to jest uzależniać się od postkomunistycznych sponsorów. Natomiast prosić o datki wstydem moim zdaniem nie jest. Dlatego proszę o wsparcie TVG9.